mi się podoba, ja to miasto kocham. Kocham, tu chodziłam do szkoły, skończyłam, tu maturę zdałam, no jak najbardziej. A teraz pytanie, dlaczego i za co? Za co? Za to, że się pięknie rozwijam, że się dużo zmieniło na korzyść. No, może na tej krakowskiej jest mniej sklepów niż dawniej było takich, co dla człowieka były, ale wszystko mi się podoba. Teraz się piękny zrobił, jest odnowiona, odnowione są kamieniczki pięknie, piękna wałowa krakowska. Także kto przyjeżdża z moich znajomych, bardzo się zachwyca Tarnowem, no i ja też. Dużo ludzi, kolegów, koleżanki, wszystko dobrze. Ładne miasto też, o. Bardzo dobrze nam się żyje w Tarnowie. Pan potwierdza? Najlepiej. Dlaczego? Bo jest wszędzie blisko i jest wszystko, co jest nam potrzebne tak naprawdę. Czy to prawda? Bardzo wygodne miasto do życia. Tak więc no, wszystko blisko, wszystko na miejscu. No na przykład ta ulica Krakowska, secesyjne kamienice, pięknie, rynek obok, zawsze bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o naukę, to jest dużo szkół, które mają ciekawe oferty. Pod perspektywą pracy nie, bo tu generalnie w ogóle jej nie ma, ale no, sądząc po tym, że dzieci mają duże atrakcje. Bardzo dobrze, jestem zadowolona. Najbardziej cieszy mnie to, że jest dużo ścieżek rowerowych. Nie no, mi się dobrze żyje w Tarnowie, nie narzekam. Raczej bym się nie planował stąd za prędko wyprowadzić. Jest spokojniej niż na przykład w Krakowie. Nie ma aż takich strasznych korków, da się spokojnie poruszać. No i też nie ukrywam, że no, mam pracę mocno związaną z regionem. No akurat tutaj powiedzmy Tarnów plus 50 kilometrów. Bo ja się tu urodziłam i dlatego bardzo kocham to miasto. A ryneczek jest fajny, mili ludzie. Jako Tarnowiak oceniam miasto bardzo dobrze. To znaczy jest to miasto przede wszystkim piękne, starodawne i jest w tej chwili dobrze według mnie gospodarzone. Jest dużo zieleni, miejsc rekreacji. W Tarnowie jak na razie jeszcze jest czasem co robić, wbrew tam niektórym opiniom, że miasto się strasznie wyludnia, że tak naprawdę tylko na rynku, nie wiem, ludzie są do 10. Mieszkam tu ponad 32 lata i powiem panu szczerze, że dużo by można było zmienić. Władza nie dba tu od przedsiębiorców, nie dba od inwestorów, a co najważniejsze, nie dba o młodych ludzi, co wyjeżdżają z miasta. Przedsiębiorcy nie mają na tyle pieniędzy, żeby też opłacić ludzi, bo taka jest prawda. Nie dba się o przedsiębiorców, no i przedsiębiorcy wyjeżdżają, czy młodzi wyjeżdżają za pracą. Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz nawet, z tego co słyszałem. Dużo osób młodych wyjeżdża, skończy szkołę i pierwsze co wyjeżdża, a nie ma miejsc pracy dla młodych ludzi. Tam może by się coś znalazło, ale to takie drobiazgi, o których nie będę mówić. Czasami jest tutaj trochę pusto i po zmroku zdecydowanie Tarnów wymiera. Wydaje mi się, że jednak na studia wyjadę gdzieś do większego miasta. Nie szukam pracy w Tarnowie, jakoś nie zastanawiam się. Uważam, że jest za mało miejsc pracy. Jest trudno znaleźć pracę w Tarnowie, to przede wszystkim. Mogłoby być bezpieczniejsze, za mało policji jeździ. Kto chce pracować, to znajdzie pracę. Trochę jest problem z miejscami pracy, gdyż Tarnów się kurczy. Wszystko odpływa do większych ośrodków. Myślę, że będzie dobrze, bo bardzo dobrze się rozwija to miasto. I myślę, że będzie dużo zatrudnień do pracy. Wydaje mi się, że tak, ale też zależy w jakim zawodzie, nie? Raczej ciężko znaleźć pracę. Najłatwiej myślę o takie prace dla studenciaków, osób, które się jeszcze uczą. W skali od 1 do 10, ile pan by dał temu miastu? W zależności o co pytamy, bo jeżeli chodzi o lokalistykę czy wygląd miasta, to może dać spokojnie 8. Jeżeli chodzi o zarządców, 2. 8? Tak samo 8. 8,5. 8. Za te remonty niech będzie 8. 8. 8,5. 8. No też. 10, bo to moje miasto.